Ten osobnik był nieco niesforny. A zachodem. Pomiędzy wyborem a zakazem. Pomiędzy miłością a nienawiścią. Pomiędzy granicą państwa a człowieczeństwa. Pomiędzy kibicem a kibolem. Pomiędzy disco polo a Chopinem. Pomiędzy szczepimy się a odszczepcie się. Blisko tego, co bliskie tobie. Interia. Twoje wszystko. We are the brave. Laptop za 32 zł miesięcznie? Tak, w Media Expert. Dostosuj cenę do swoich potrzeb i sam decyduj, ile płacisz. Na przykład laptop Huawei MateBook D15 teraz taniej o 300 zł, a w ratach 0% za niecałe 50 zł miesięcznie. Huawei MateBook 57 zł miesięcznie. Co sprawia, że włosy zaraz po wyjściu z salonu są tak piękne? To nie tylko świetne cięcie, ale też profesjonalna pielęgnacja. Linia Artishock to efekt mojego 20-letniego doświadczenia połączonego z niezwykłą mocą karczocha o silnych właściwościach naprawczych. Włosy stają się zdrowsze, mocne, pięknie się układają. Teraz profesjonalny efekt z salonu możesz osiągnąć w domu. Polecam. Ja do Hupało. Wypróbuj również suplementy diety Artishock ze skrzypem i biotyną. Wejdź do świątecznego sklepu Pepco i poczuj magię świąt. Poznaj kolekcję Loft z oszronioną choinką za 15 zł. Bajkową kolekcję pastelową, bogatą kolekcję klasyczną lub olśniewającą kolekcję. Znajdziesz w Pepco. Pepco. Twój świąteczny sklep. Pyszne cukierki na wagę 2,19 za... Do wystąpienia podobnych ekscesów chuligańskich. Jakie miały miejsce w Gdańsku? Zdolnościowe i jeszcze lepiej jest przygotowana, bo to jest... Może tak jest. Takie najprostsze. W trzeciej kolejce... ...i otwartości. Jadłem kolację. Oczywiście podciąłem sobie żyły. I jadłem kolację. I siedziałem przy stole. Nie wytrzymałem. Po prostu nie wytrzymałem. Przestałem dawać sobie radę. Sam ze sobą. Wiele myśli miałem. Różnych, bardzo różnych. Bardzo różnych. Ale widać te, no, czuwa nade mną. Wcześniej mówiłem, że to nie jest żadna choroba. Byłem utwierdzony w tym przekonaniu. No jak? Jaka to choroba? Ale teraz wiem, że to jest choroba. Naprawdę. I to duża choroba. To nie jest, że to tak chopsiu prosto z tego. Ciężko to. Tego wyjść.